Powiem krótko, no, rodzicom, uczniom, którzy z radością przychodzą do szkoły, czują się bezpiecznie, którzy od tych 11 lat mają naprawdę doskonałe warunki do pobytu, wychowania, edukacji w bardzo starym budynku obudowanym w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to przeprowadziliśmy szereg remontów od oświetlenia, przez wymianę instalacji elektrycznej, przez wymianę wszystkich okien w szkole, kiedy to 10 lat jeszcze faktycznie wiatr hulał, nie domykały się te okna, gniła drewniana stolarka. Mamy zrobione centralne ogrzewanie. Teraz będziemy podłączeni do kanalizacji. No, warunki są wręcz, że tak powiem, idealne. Mamy co prawda niepełnowymiarową salę gimnastyczną, ale jest ona dosyć duża. 180 m2 to już naprawdę, naprawdę spora powierzchnia. Klasy są liczne, bo w ostatnich latach nigdy nie było mniej niż 28-30 dzieci w oddziale. Staramy się powiększyć tę bazę, bo tu ostatnio miałem wizytę Państwa w szkole numer 1. Był też również przedstawiciel Straży Pożarnej, który powiedział, że faktycznie tych oddziałów przedszkolnych nie może być w szkole, ponieważ nie są spełnione wymagania. Ja powiem tylko o jednej rzeczy, że ja już od 11 lat składam pisma o to, żeby mieszkanie służbowe zamienić na oddział dla dzieci zerowych, ponieważ jest piękne wyjście na zewnątrz, na plac zabaw, można byłoby wchodzić ze środka budynku, jak też i z zewnątrz. Byłyby naprawdę fantastyczne warunki. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że to nie jest tak napisać pismo i oczekiwać eksmisji, czy powiedzmy sobie przydzielenia innego lokalu tej pani, a w sumie tam jest zameldowane na dzień dzisiejszy 3 osoby, ale starania o to już naprawdę odbywają się od lat 11. Dlatego też może nie mamy tych pomocy dydaktycznych do chemii, do fizyki, no bo mówiąc krótko, nie mamy prawa ich mieć, bo przekazaliśmy je do gimnazjum, kiedy uznaliśmy, że nie będą nam potrzebne, ale naprawdę, jeżeli chodzi o ilość pomieszczeń czy o kadrę, jesteśmy naprawdę przygotowani do tego, żeby istniała ta szkoła ośmioklasowa. I mówię przede wszystkim, bo ja tak sobie wspominam jeszcze lata przed wprowadzeniem gimnazjum. Ja nigdy nie byłem przeciwny gimnazjom, byłem przeciwny jednej sprawie. Wywożeniu dzieci do innych miejscowości. Dla mnie gimnazja były słusznym rozwiązaniem, ale dzieci powinny zostawać w tych budynkach, w których chodziły wcześniej do 8 klasy. Gdyby tak, oczywiście brałem również udział w dyskusjach społecznych, bo akurat wiem, że była dosyć szeroko dyskutowana ta sprawa. I gdyby takie rozwiązanie wówczas przyjęto, dzisiaj nie trzeba byłoby się zastanawiać nad tym, co w dalszym ciągu robić. Podkreślam po raz kolejny, i to też Państwo już znają moją opinię, że najważniejsze jest dobro dziecka. Nie traktujmy dzieci przedmiotowo, tylko podmiotowo. To gdyby nie one, nie byłoby systemu edukacji, nie byłoby nauczycieli, a przede wszystkim kontakt z rodzicami mamy na co dzień. Każdego dnia, jeżeli jakiś problem zaistnieje, a problemów jest naprawdę bardzo wiele, bezpośredni kontakt z rodzicem, który w ciągu 5 minut jest w szkole. Jeżeli potrzeba lekarza, już mamy wspólną procedurę działania. Jeżeli te dzieci będą wybierzone do innej miejscowości, ten czas znacznie się wydłuży. Dowożąc dzieci, czy nie lepiej poświęcić te pieniążki na dowozy, żeby wyposażyć jakąś klasę pracowni. A też nie sądzę, żeby tych doświadczeń w klasach 7 i 8 z chemii, z fizyki było aż tyle, że musimy mieć naprawdę pracownię, no wręcz genialne. Tych pomocy myślę, że kilkanaście jak najbardziej spełni oczekiwania programu. Także podkreślam, że oczekiwania nauczycieli, oczekiwania rodziców i uczniów są takie, żeby w Jadowikach Gdynce była szkoła ośmioklasowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Myślę, że na sali mamy większość rodziców z jadowni ze szkoły, ja wiem. Dziękuję panu dyrektorowi. Naprawdę dziwię się, gdzie po prostu nasi radni, pan naczelnik, nie wiem, pan burmistrz mają głowy. To jest szkoła stuletnia i wy chcecie okroić szkołę, która ma 100 lat, bo co, na przykład, no nie wiem, gimnazjum w Jadownikach ma być zamknięte, to kosztem pana Tomasza Wietechy, pan Tomasz Wietecha sobie stołeczek musi zapewnić. Więc a jak? Jedynkę, bo co, bo się nikt nie odezwie? Nie ma takiej opcji. Rodzice są za tym, że mają być system ośmioklasowy. Pan Tomasz Wietecha doskonale o tym wie, bo chodził do tej klasy, chodził do tej szkoły, wie, że zawsze był system ośmioklasowy. Ja też chodziłam, rodzice chodzili, było 8 klas po 2 oddziały, plus do tego dochodziły 2 zerówki. Tak, panie Wietecha, czy nie? Czy mogę odpowiedzieć? Tak. Znaczy nie, nie będziemy tak odpowiadać. Będziemy odpowiadali... czyli w sumie było 18 klas. Jedna klasa było gdzieś koło 25 osób, czyli w sumie 2 oddziały jednego rocznika było około 50 osób. Wszyscy się pomieścili? Z tego co wiem, szkoły nie okrojono. Poszerzono, bo zabrali ten budynek mieszkalny, który mieszkał pan kiedyś dyrektor Turlej, zrobili sekretariat. Więc w ogóle nie rozumiem, o co tu jest jakieś halo. W ogóle mnie to jest niepotrzebne to zebranie. Zawsze były 2 szkoły, opłacało się, teraz się nagle nie opłaca. Pan naczelnik mówi, że w Sterkowcu, nie wiem, jednej klasy nie ma, nie wiem, czy w ogóle wiecie, Jaworsko. Tam jest 30 osób w jednej szkole. 30 osób, jednej klasy nie ma, bo jest złączona bodajże druga z trzecią, opłaca się, tylko są inni rządzący. Tam jeden pod drugim doków nie kopie, a bo trzeba tu zamknąć kosztem tam czegoś. Nie ma takiej opcji. Co z dowozem? Dzieci z Podbocheńca będą jeździć na dół do szkoły? Miało być za darmo do gimnazjum, jakoś się płaci 30 zł i to jeszcze dzieci zapierniczają, że tak powiem, na nogach, bo im wiecie, nie pasuje bus. Bo to w szkole zajęcia za długo, bo dziesiątka nie przyjedzie. Wiecie, są jakieś problemy. Wiecie, rodzice piszą zwolnienia dla nauczycieli, żeby ich wcześniej wypuszczali, bo nie mogą zdążyć na busa. Tutaj sobie dzieci jednak jeździ bus nawet pod Bocheniec, zajadą sobie. Dla mnie to jest po prostu w ogóle porażka z tym, co wy debatujecie. Ja tak samo, jak pan dyrektor powiedział, nigdy nie byłam przeciwna gimnazjum, ale otworzyć przy każdej podstawówce, tak jak jest to w gminie Czków. Każda jedna podstawówka, bo mam do czynienia z rodzicami, ma przy sobie gimnazjum. Tam dzieci nie idą, nie mieszają się w tym motłoku, tak jak jest na przykład to u nas w gimnazjum w Dwójce. Zganiani na wszystkich dzieci. I teraz państwu dam przykład, może będę teraz wulgarna, ale powiem słowa ucznia, który chodzi do 4 klasy, bardzo przepraszam za te słowa, ale tak powiedział do swojej mamy. Genialny pomysł połączenia 4 klasy, 5 i 6 z gimnazjalistami, z tymi dyblasami. Matka mówi do syna, coś tam do niego zrób, a on spierdala ci go. I pyta się go, gdzieś ty się to nauczył? Od gimnazjalistów. No rewelacyjny po prostu pomysł. Naprawdę przepraszam za wulgaryzm, ale to jest to, co się dzieje właśnie w gimnazjum. Jak to tak można być? Widziałam pana burmistrza w szkole wredniowej. Widział pan, rodzice dążyli do tego, wójt dążył do tego, aby otwarli gimnazjum przy publicznej szkole w Letniowej, tak czy nie? Tak, bo pan był. 2 lata jest już oddział, bo gimnazjum w Gnojniku chciało inwestować pieniądze, żeby się poszerzyć. Wójt się na to nie zgodził. Bo dlaczego się inwestuje w jedną szkołę, a w inne nie? No fajnie się inwestuje. Kiedy w podstawówkę, co było zrobione w podstawówce? Tak jak pan dyrektor powiedział, okna wymienione, podstawy. O odizolowanie fundamentów prosimy się ile? Nigdy nie ma pieniędzy. O parking, już 4 lata moje dziecko chodzi do tej szkoły, nie ma pieniędzy. No to co my rodzice mamy to zafundować, no to może sprywatyzujmy szkołę. Będzie utrzymana przez rodziców. No skoro nie ma gmina pieniędzy. Dziwię się panu burmistrzowi, bo też jest zjadownik i powinien rękami i nogami bronić każdej jednej szkoły. Każdej jednej. Wójt w Gnojniku nigdy by nie pozwolił na to, aby jakąkolwiek szkołę zamkli. Naprawdę, panie burmistrzu, został pan wybrany przez zjadowniki. I dziwię się, że pan w ogóle pozwala na takie rzeczy. A pan Wietecha, jak traci gimnazjum, no trudno, może niech zejdzie na stanowisko nauczyciela, nie musi być konkretnie dyrektorem. Trudno. Takie jest
klasy. No, dawniej nie było gimnazjum, wszyscyśmy się pomieścili, było dobrze, było więcej dzieci, a wy mówicie państwo, że wy chcecie dla dobra dzieci. Jakie to dobro dzieci? Żeby dzieci z Bocheńca na dół do szkoły? Ja jestem matką pracującą. Rano, okej, podwiozę, a po południu kto mi, mama na rowerze pojedzie? Po jednego czy po drugiego? Po prostu porażka. Dla mnie to nawet nie powinno mieć miejsca, to spotkanie tutaj, bo w każdej jednej szkole było. A wy mówicie, że Sterkowiec tam nie ma i jest trzy osoby. W innych szkołach też tak jest. I o ile dobrze mi wiadomo, to nawet pani premier mówiła, że każda jedna szkoła ma się utrzymać. A wy co, zamykacie gimnazjum, to żeby gimnazjum, budynek było bo taki, żeście wybudowali, zamykacie inne szkoły? Teraz jest zabranie nam 5, 6, 7, 8 klasy, a w przyszłym roku powiecie, że na 30 dzieci się nie opłaca i w ogóle całkowicie zamkniecie nam szkołę. Nie ma takiej opcji. My, rodzice, nie zgadzamy się na to, aby wyście przenieśli nam dzieci na dół do szkoły. A o ile dobrze wiem, to my się musimy zgodzić na to, jak dzieci do szkoły. Gdzie macie taką ustawę, żebyście decydowali o naszych dzieciach? Nie. My jesteśmy od tego rodzice, żeby decydować. Pani Wietecha, niech pan poczeka na swoją kolej, dobrze? Miał pan prawo głosu. Ja panu nie przeszkadzałam. Dziękuję. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałam, nie godzimy się. Jeżeli trzeba będzie, to ja nawet do samej premier tu zadzwonię. I mnie to nie interesuje. Postawa rodziców jest na nie. Koniec, kropka. I chyba troszeczkę ze złymi ludźmi się zadali, bo dobrze wiecie, że jadowniki trzymają się razem i nie pozwolimy naszym dzieciom iść do szkoły. Bo pan naczelnik mówi, że to był jego pomysł. No to jakim prawem pan decyduje o losach naszych dzieci? Może troszeczkę pokory bym tak powiedziała. Dziękuję. Mam do powiedzenia jeszcze, żebyśmy powściągali emocje. Nikt nie zrobi nic przeciwko i nawet pani, która tutaj dawała zjadowni, która dawała wskazówki, że tam gdzieś człowiek, może tam pani mieszka, może tam pani bliżej jest. Ja rozumiem, dlatego troszeczkę bardzo bym panią prosił, bez sołtysem również tej miejscowości, żeby pani nie dzieliła naszej miejscowości, bo nasza miejscowość się nie dzieli na północ i na południe i wycieczki czy do dyrektora gimnazjum, czy do innej szkoły są nie na miejscu, bo my w Jadownikach się nie dzielimy. My w Jadownikach... Jak pani będzie chciała zabrać głos, to wystarczy podnieść rękę. Również bardzo bym prosił, bo to tak mi grzecznie przeszkadzać. Więc naprawdę chciałbym uspokoić rodziców z Jadownik. Tak jak państwu powiedziałem na korytarzu. Nic bez państwa się nie stanie. Ja jako sołtys i radny tej miejscowości mam tylko jedną do was wszystkich prośbę. Chciałbym, żeby wszystkie informacje obiektywne trafiły do wszystkich rodziców i to wy zadecydujecie. A ja zagłosuję tak jak za waszą większością. Bo podam jeden przykład. Przedszkole w Jadownikach przenosiliśmy z oddziału na ulicy Wschodniej i były wycieczki i rodziców, że chcą tego, niektórzy jak były obawy. Panie, które pracowały w tym przedszkolu, miały obawy, czy będą pracować, no jak mogą pracować w oddziale w szkole na ulicy Szkolnej, tam jak tam jest kucharka, jest jakaś pomoc, no to pewnie ich zwolnią. Na dzień dzisiejszy tam została przyjęta jedna osoba. I zapytajcie, jak to wygląda. Więc mówię to tylko dlatego, że daleko jeszcze do decyzji, więc powściągnijmy emocje, zróbmy to na chłodno i wybierzmy najlepsze to, co dla naszych dzieci. Ale nie mówiąc tylko tak, że to jest struktura, że dzieci, że wy chcecie źle, bo naprawdę obrażacie w ten sposób i innych, i również mnie. Bo ja jestem do pewnych rzeczy przekonany i tak jak powiedziałem, spotkamy się i wtedy porozmawiamy. Tylko wszystka informacja i każda informacja, żeby dotarła. Jeśli chodzi o przedstawione tutaj przez pana naczelnika propozycje, również na tej komisji, która już była oświaty i komisji, która w zespole, która do spraw procedowania nad tym, było zgłoszonych kilka uwag. I dlatego, że tych kilka uwag było zgłoszonych, nie było na nie do końca też odpowiedzi, bo nie wiadomo było, jak będzie z tym, czy da się uruchomić dodatkowe oddziały, to o czym pan dyrektor wspominał. W przedszkolu tam ten oddział zerowy, żeby zrobić, czy uda się pozbyć w sensie to mieszkanie służbowe w końcu odzyskać, również sam kilkakrotnie o to mieszkanie
służbowe tu wnosiłem, żeby się udało, pan rektor zgłaszał takie potrzeby. I nie wiadomo, czy nam się to uda zrobić. I szanowni państwo, my nie możemy dzisiaj potępiać wszystko w czambu i mówić, że wszystko jest źle. My nad tym pracujemy. Tu zupełnie inaczej może wszystko wyglądać. Tylko zróbmy tak, żeby przy okazji tej reformy zrobić to, co jest najlepsze dla naszych dzieci. A wy państwo ocenicie. Tylko chciałbym jedno, żebyście mieli pełne informacje. A na pewno się spotkamy, jeśli będzie takie wasze życzenie. I ja uważam, że powinno być takie zebranie w szkole podstawowej w Jadownikach z wszystkimi rodzicami. Oczywiście przy udziale pana burmistrza, pana naczelnika. Jeśli będziecie sobie życzyli, wy jako rodzice, czy tu organ prowadzący, żebym ja był, oczywiście bardzo chętnie w takim spotkaniu będę uczestniczył. Dziękuję bardzo. Rodziło, to, że teraz jest znowu w moim kierunku tego typu sformułowane zarzuty, to jest równie dla mnie zadziwiające jak w tamtym okresie, ale już się przyzwyczaiłem i biorę to na klatę. Natomiast, proszę państwa, były obawy, ja też miałem obawy co do tego zespołu, dlatego tym bardziej mnie zawolało to, co pani powiedziała tutaj, cytując pewne rzeczy. Była taka sytuacja, że państwo przypominacie sobie, gdy mówiliśmy o tworzeniu zespołu, jeżeli będzie przenoszone przedszkole, które tak jak pan przewodniczący, pan Sołtys zwrócił uwagę, w tej chwili funkcjonuje wspaniale, to trzeba stworzyć zespół, żeby tam umieścić klasy czwarte, piąte, szóste. I proszę państwa, co się stało? Tu pani dyrektor w tej chwili nie ma, musiała wyjść, ale ona by najlepiej potwierdziła, w jaki sposób nasze obawy okazały się zupełnie błędne. Najlepszym tego przykładem, jak fantastycznie układa się współpraca między szkołą podstawową, również klasami młodszymi, które mieszczą się w gimnazjum. Jest to, co się stało w niedzielę, kiedy mieliśmy przedstawienie jasełkowe od przedszkolaka, tam były dzieci, przez podstawówkę do gimnazjum i to właśnie obrazowało tą właśnie współpracę, która się tam nawiązała i która po prostu w tym momencie funkcjonuje. Proszę państwa, co do dowozu, faktycznie tam było dzieci mają mniej niż 3 km i niestety musieliśmy też jakieś zrobić, zorganizowałem to w taki sposób, ponieważ MPK nie mógł dostarczyć tego autobusu, pani doskonale wie, mam nadzieję, że pani wie, jak to w tej chwili funkcjonuje nie ze słyszenia, że jest również prywatny przewoźnik, który nam do dzieci dowozi, stąd się to wzięło. Prawdopodobnie uda się to w ogóle wyglądać już w przyszłym okresie, czyli od lutego. W taki sposób, żeby te dzieci miały zapewniony dowóz. Co do tego, panie przewodniczący, już kończąc, sprawa jest taka. Tu było powiedziane o tym, że będzie spotkanie w szkole podstawowej numer 1 i że ja bardzo proszę, żeby mnie zaprosić na to spotkanie. Chciałbym usłyszeć takie ciepłe słowa o pozostałych rodziców szkoły podstawowej numer 1, bo aż nie do uwierzenia dla mnie to było, że coś takiego mogło się zdarzyć. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Jeszcze skoro nie ma innych głosów. Bardzo proszę. Widzę, że pan już nawet nie chce, żebym cokolwiek mówiła. Nie, proszę pani, nie słowa. Ale dlaczego pani mi mówi? Bo widzę, że pan patrzy na mnie, jakoś tak mówię. Proszę pani, naprawdę pani dużo mówiła, natomiast proszę mi nie imputować tego, czego pani nie wie, co jest w mojej głowie. Nie, bo tak bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Tomaszu, o ile dobrze mi wiadomo, jeżeli w tamtym roku, od września, w tym roku szkolnym, były bardzo dużo sprzeciwów, aby nie łączyć podstawówki z gimnazjum, póki jeszcze to gimnazjum jest. Wiem, że rodzice pisali petycje, tylko zostało im powiedziane, że i tak co trzeba będzie zrobić, to będzie zrobione. Nie mieli prawa głosu i nie mieli wyboru. A wiem, bo rozmawiam z dużo rodzicami. Dlatego najbardziej to się dziwię w stosunku do pana osoby, bo pan był uczniem naszej podstawówki na tego roku, 2 lata temu, przepraszam, był sztandar. Pan mówił, że się cieszy, że pana szkoła ma w końcu ten sztandar, a teraz robi pan wszystko, aby całkowicie zniszczyć tą szkołę. Takie jest moje zdanie. Mówię to głośno. Żadne z naszych rodziców nie puści dzieci do pana do szkoły. Mamy prawo wyboru, wybierzemy każdą inną szkołę, choćby nawet Sterkowiec.
a nie puścimy nam dzieci do szkoły. To jest nasze prawo. Weszła ustawa, że nie, sześciolatki najpierw miały iść do pierwszej klasy. Teraz jednak rząd dał nam prawo głosu jako rodzicom. Czym jest spowodowana pana niechęć i agresja wobec nich? To, że pan nie powinien nawet pomyśleć o tym, żeby nasze dzieci przenieść do pana szkoły. Tym jest moja niechęć do pana spowodowana. Rząd dał nam prawo głosu, jeżeli chodzi o pójście sześciolatków do szkoły i teraz tak samo mamy prawo głosu, czy chcemy puścić nasze dzieci na dół do szkoły, czy nie. I mówię jeszcze raz nie i nie zgodzimy się na to.